Dzisiaj sobie trochę poeksperymentujemy, bo kto się nie gubi, to stoi w miejscu, a kto nie szuka, to nie znajduje. No chyba, że ktoś już zna drogę albo już coś tam znalazł. Nieważne. Chodzi o to, że ten odcinek był przygotowany na konkurs Fundacji Benzmiana, na reportaż o architekturze Warszawy i konkursu nie wygrałam, ale odcinek mi się bardzo podoba, więc ja Wam go zaprezentuję tutaj. A że jest to odcinek konkursowy, to zobaczycie, że odcinek jest trochę nietypowy. No nie dość, że nie ma gościa, to jeszcze narracja jest zupełnie inna, są różne dodatkowe elementy dźwiękowe i temat jest taki dosyć konkretny. A mam dla Was dzisiaj pewien urywek Warszawy. Mały fragment, chociaż może nie taki mały, w samym centrum. Właściwie ten odcinek to będzie taki krótki spacer, który kryje niesamowicie dużo fascynującej historii. I odcinek, jak zresztą widzicie po tytule, dotyczy ściany wschodniej w Warszawie, czyli fragmentu Pierzei ulicy Marszałkowskiej od Alei Jerozolimskich do Świętokrzyskiej. Więc ściana wschodnia to ten cały kawał urbanistyki między tymi ulicami i jest to obszar tym bardziej fascynujący, bo to jest właściwie jedyny projekt urbanistyczny zrealizowany w Warszawie po wojnie. Także no nieważne, czy jesteście projektantami, studentami, czy mieszkacie w Warszawie, czy poza, czy właśnie idziecie sobie miastem, czy klikacie w pracy AutoCada. I serdecznie Was zapraszam na ten spacer właśnie pełen dźwięków, ale też i hałasu miejskiego. Na spacer pełen historii, zarówno tej sięgającej początków ściany wschodniej, jak i tej najświeższej, takiej trochę dzikiej i nieokiełznanej. I moim zdaniem jest to temat bardzo istotny, bo nie zauważamy zabytków urbanistycznych. Mimo że są wielgachne, to dobrze się kamuflują. Nie zauważamy nawet tych stojących w środku wielkiego miasta. A zauważać trzeba, szczególnie, że współcześnie przeprowadzamy operację plastyczną tego zabytku, jawnie niszcząc jego najwybitniejsze walory. Stojąc na patelni, czyli na placu przed wejściem do metra Centrum, myślicie, że zaczniemy od Pałacu Kultury? Przypuszczam, że wątpię. Nie będzie tutaj o pałacu, o tym cieniu kremlowskim, narcystycznym falusie, jak to Andrzej Leder, taki mądry pan, filozof kultury, powiedział. Nie, moi drodzy, bo my na piętce odwracamy się od lokalnego artysty grającego na krześle, którego swoją drogą mogliście rozpoznać, pana Pawła Zienkiewicza, i czym prędzej w stronę wschodu podążamy, w stronę rotundy, w stronę ściany wschodniej, w stronę przejścia naziemnego przez ulicę Marszałkowską. Jak tylko podchodzimy do świeżo wymalowanych pasów, zielone światło od razu nam sygnalizuje zgodę na przekroczenie, więc kroczymy dumni i wyprostowani, a nasz wzrok naturalnie podąża najpierw w stronę południowej części Marszałkowskiej, w stronę Placu Konstytucji i dwóch niewinnie wychylających się wież kościelnych, tych od Zbawiciela, gdzieś na horyzoncie. Przechodzimy zgrabnie przez wysepkę dla pieszych i kontynuujemy nasz uroczysty i wygodny przemarsz w stronę rotundy. Czy to wszystko prawda? Przypuszczam, że wątpię, bo no nie ma tak łatwo. Jednak kiśniemy przecież dalej, przedzierając się pod rondem Dmowskiego, czyli pod głównym skrzyżowaniem, pod skrzyżowaniem Marszałkowskiej i Alei Jerozolimskich. Główne skrzyżowanie w stolicy, moi drodzy, którym non-stop przeprawiają się piesi, rowerzyści, osoby starsze, niepełnosprawne, matki i ojcowie z dziećmi, turyści z bagażami i po prostu zmęczeni mieszkańcy, jawi się wciąż jako jedna wielka bariera przestrzenna. No i klops, no. Egalitaryzm i inkluzywność, poziom podziemny.
Także, mimo że jesteśmy dalej na patelni, nie poddajemy się. Tym samym bierzemy głęboki wdech, łapiemy torbę pod ramię, ruszamy czym prędzej przez przejście podziemne, tłamsimy swoją klaustrofobię i odruchy wymiotne spowodowane mieszaniem się tych wszystkich zapachów, podgrzewanych kanapek i jakichś aromatów perfumowych. Brniemy czym prędzej w stronę światła, gdzieś daleko na horyzoncie, cyk pyk po schodkach do góry i można wziąć oddech. Moi drodzy, przed nami ściana wschodnia. To nasza wschodnia pierzeja ulicy Marszałkowskiej. Ciągnie się ona od Alei Jerozolimskich aż do ulicy Świętokrzyskiej. Jest to luksusowy, w założeniu taki wielkomiejski pasaż śródmiejski z lat 60. konkursowy pas zabudowy. A jeśli konkurs, to już nam daje niemałą nadzieję. Pojawia się taki wzdryk urbanistycznego podniecenia i architektonicznej ekscytacji, bo zazwyczaj konkurs niesie ze sobą jakość. I w tym momencie tak naprawdę jest to jedyny zrealizowany po wojnie w Warszawie cały projekt urbanistyczny. A konkurs rozstrzygnięto w 1958 roku już bez nacisku socrealizmu, bez wtykania się władz w kompetencje projektantów, bez tego filtra socjalistycznego w formie i narodowego w treści. Zespół, który wygrał konkurs, a był to zespół ze Zbigniewem Karpińskim na czele, mógł dać popis wielkomiejskiej nowoczesności. I panowie architekci i panie architektki zespołu mieli przed sobą ogromne wyzwanie zaprojektować tak naprawdę wielkofunkcyjne, nowe centrum miasta, a jednocześnie kompleks, który będzie spinać jakoś urbanistycznie, będzie odpowiedzią na obecność Pałacu Kultury, ale też będzie dosyć kameralny i taki szyty na miarę ludzką. Zadaniem więc było połączenie tych dwóch na pozór skrajnych celów. Czy założenia ściany wschodniej są wciąż czytelne? No, przypuszczam, że wątpię. Dlatego zanim przejdziecie koło rotundy, zanim zanurzycie się w pasaż Wiecha albo po prostu wejdziecie do Zary czy KFC, popatrzcie na całą pierzeję, na ten cały kompleks, jak na układankę wielu elementów o bardzo zróżnicowanych proporcjach, wielkościach, skalach i funkcjach. Wszystkie te klocuszki, a jest ich aż 23, tych, które składają się na całe założenie ściany wschodniej, są porozkładane na różnych planach, w różnych perspektywach i do tego założenia zalicza się na przykład rotunda, zalicza się ten budynek w tle, dawny biurowiec Uniwersalu. No dzisiaj też powinnam powiedzieć dawna rotunda, ale o tym za moment. Na założenie składają się również niskie domy towarowe, Wars, Sawa, Junior i Sezam. Nad dość niskim pasmem domów towarowych górują trzy punktowce. Każdy z nich jest lekko cofnięty. Bardziej one są znane jako tam Amika, Coca-Cola i ten trzeci. McDonald's, oczywiście, McDonald's. Z jednej strony od Marszałkowskiej mamy w ogóle wielkomiejską, handlową pierzeję z głębokim podcieniem. Natomiast z drugiej, na zapleczu, powstał pasaż śródmiejski, dzisiaj znany jako pasaż Wiecha. Całe założenie planowano dopełnić dwoma 140-metrowymi wieżowcami. Dwa wieżowce, które miały być taką klamrą spinającą cały kompleks urbanistyczny, nigdy nie powstały, nigdy nie zostały zrealizowane. Jesteśmy, moi drodzy, na dzikim terenie.
mimo że to centrum Warszawy, to grunt jest dosyć grząski, a architektura chybocząca się. A ten teren jest nieujarzmiony i zdziczały, bo wciąż bez planu zagospodarowania przestrzennego. Jest niestety chłonny i łatwo podatny na takie nieusprawiedliwione pomysły inwestorów i deweloperów. Ale i tak jesteśmy na powierzchni. Jesteśmy pod nią. Niegdyś piękna, krągła, lekko zygzakowata u góry, elegancka rotunda powinna się przed nami otwierać. Ale teraz jest jakaś taka cięższa, taka toporniejsza, jakaś taka po zabiegach. Gdzie jest ten detal? Gdzie jest ten pawilon z lat 60. projektu Jerzego Jakubowicza? Czy ktoś mi powie? Przypuszczam, że wątpię. Rotunda dzisiaj już nie istnieje. Dzisiaj jest to nowy budynek. Jest to kreacja architektoniczna z wyraźną nostalgią za oryginałem. Stary obiekt, który nie zdążył być wpisany na listę zabytków, został rozebrany, a następnie postawiono coś na dawny wzór. No, dzisiaj cała ściana wschodnia jest dosyć dzika. Tak element po elemencie zostaje bezpowrotnie niszczony. Tło rotundy już ma całkowicie nową formę, nowa wielkość, nowe proporcje, nowe tekstury. Domy towarowe nadbudowano. Dom towarowy Sezam, czyli ten najbardziej wysunięty na północ, zastąpiono biurowcem, a pasaż wiecha już nie stanowi tak przyjemnej przestrzeni miejskiej, jak kiedyś zielony, przyjazny pasaż śródmiejski. Kiedyś przemykalibyśmy przez zieleń, klomby, daszki, gabloty. No, dzisiaj raczej jest pusto, kamiennie, betonowo. Natomiast pojawia się nadzieja w postaci Zodiaka. Jesteśmy w miejscu dawnego baru Zodiak. Pan Karpiński powtarzał przecież, że miała być jednorodność i duża skala pierwszego planu, ale kameralna skala wnętrz zapleczowych. Witamy więc we wnętrzu zapleczowym. Jesteśmy w miejscu dawnej sadzawki. Jesteśmy przed warszawskim pawilonem architektury. Pawilon z 1968 roku został zaprojektowany przez Jana Bogusławskiego i Bohdana Gniewiewskiego jako lekka modernistyczna bryła. Wiecie, dwie kondygnacje, przeszklony parter, na piętrze kawiarnia z tarasem i pergolą. Przed pawilonem znajdowały się ażurowe schody. No dzisiaj już jest bez schodów, bez ażurowych struktur, ale wciąż z prostą modernistyczną bryłą. Następnym razem, jak będziecie, w ogóle koniecznie wejdźcie do wnętrza, bo środek pawilonu brzmi właśnie tak. Dwie strony ściany wschodniej diametralnie się od siebie różnią, między innymi poziomem hałasu, estetyką i przyjemnością spędzania tam czasu. Czym różni się pasaż wzdłuż ulicy Marszałkowskiej, a pasażem zapleczowym? Sami posłuchajcie. Hałas zastąpiony lekko przyciszonymi, stłamszonymi dźwiękami życia miejskiego to pierwszy krok do przyjemnej, takiej miastotwórczej pod względem integracji socjalnej przestrzeni. Ale to już nie to samo miejsce. Pasaż przebudowano w 2006 roku, usunięto te wspomniane wcześniej pergole, klomby, zadaszenia. Zamiast tego postawiono na granitową nawierzchnię, a do tego 9 tych wysokich słupów z oświetleniem. I czy ta renowacja polepszyła jakość przestrzeni? Przypuszczam, że wątpię. Proporcje pasażu uległy zmianie, nadbudowa domów towarowych, wielkie słupy, niedostatek zieleni czy małej architektury sprawia, że ten spacerowy pasaż w założeniu stał się tranzytem. Nie jest już tak przyjemny. Teraz jest tranzytem na Chmielną, do metra czy na Świętokrzyską.
Z monumentalnym pasażem walczy Zodiak, a walczyć powinno również kino Relax, które po 14 latach zapomnienia i nieobecności w świadomości mieszkańców powoli się odradza. To jest budynek, który w sumie stoi bokiem do pasażu Wiecha, ale jest jego integralną częścią. Projektantem kina był Zbigniew Wacławek wraz z Andrzejem Kaliszewskim i Zbigniewem Gąsiorem. Oficjalne otwarcie kina nastąpiło w 1970 roku, no ale po 36 latach się zamknęło. Kultowe dzisiaj kino wówczas przegrało z kinami komercyjnymi. Budynek zajął sklep, potem w ogóle chciano wyburzyć budynek i postawić biurowiec. Czy to byłby dobry pomysł? Przypuszczam, że najgorszy z możliwych. Ale w 2019 roku kino Relax zostało wpisane do rejestru zabytków i aktualnie wraca na miejską scenę w postaci właśnie sceny Relax, czyli prywatnego małego teatru, miejsca spotkań i różnych wydarzeń. Co? No poczekaj. Masz maseczkę. Ściana wschodnia to troszkę synonim bolączek i nadziei całego architektoniczno-urbanistycznego systemu. Taka świadomość istoty i potrzeby planowania w skali makro, ale jednak automatycznego dziubania i zmian w skali mikro. Pasaż Wiecha to finalnie część naszej rozbebeszonej Warszawy. I wiecie skąd te słowa? To właśnie określenie z twórczości Stefana Wiecheckiego, Wiecha, po którym pasaż śródmiejski przyjął swoje imię, swoją nazwę. Czy ściana wschodnia wciąż reprezentuje wszystkie swoje pierwotne walory? No i odpowiem słowami właśnie Wiecha. Przypuszczam, że wątpię. Ale właśnie po to poszliśmy na ten spacer po uważności miejskiej. Aż chciałoby się kontynuować ten spacer, bo odcinek jest dość krótki jak na standardy tego podcastu. Znaczy standardy to za duże słowo, ale dajcie mi znać, jak Wam się podobało, bo może faktycznie ten spacer trzeba kontynuować po innych fragmentach Warszawy, a może po innych miastach w Polsce, a może po Amsterdamie trzeba się tak przejść na przykład. Dajcie mi znać, tak czy inaczej. Klikajcie sobie tymczasem projekty dalej, zafollowujcie tam ten podcast na Spotify'u, czy tam ocencie na Apple Podcast i wpadnijcie na Facebooka i Instagram. No i co? Do następnego odcinka.